Pan Jezus powiedział, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ewangelia Jana 5, rozdział 39, werset. Nie tylko Nowy Testament mówi o Chrystusie. Również w Starym Testamencie, gdy głębiej przyjrzymy się wielu fragmentom, znajdujemy wyraźne miejsca wskazujące na Niego. W życiu znaczących biblijnych osób lub też przepisach dotyczących wykonywania służby Bożej przez Izraelitów istnieje nie jeden szczegół, który odnieść można do Pana Jezusa. Na przykład historii Józefa w pierwszej księdze Mojżeszowej nadaje się tytuł Przez cierpienia do chwały. W wielu szczegółach ukazuje ona drogę Pana Jezusa na ziemi. Także baranek paschalny w drugiej księdze Mojżeszowej, którego krew odwróciła gniew Boży, oraz różne ofiary w trzeciej księdze Mojżeszowej są jednoznacznymi obrazami Chrystusa. W czwartej księdze Mojżeszowej ratujące spojrzenie na miedzianego węża jest symbolem patrzenia z wiarą na krzyż, aby przez to osiągnąć zbawienie. Ewangelia Jana 3, rozdział 14-15 werset. Jezus jest również tym wielkim prorokiem, którego zapowiadał Mojżesz w swojej piątej księdze. Księga Rut przedstawia nam Chrystusa jako odkupiciela posiadającego prawo wykupu. Wiele psalmów mówi o Jego dobrowolnym uniżeniu się, Jego cierpieniach, śmierci i chwale. Prorok Izajasz ukazuje Jezusa, który idzie za nas na krzyż, a Zachariasz mówi o Nim, wtedy spojrzą na mnie na Tego, którego przebodli. Zachariasza 12, rozdział 10, werset. W Nowym Testamencie Ewangelie opisują Jego różne wspaniałości. Ewangelia Mateusza przedstawia Go jako króla Izraela, Marka jako sługę, Łukasza jako Syna Człowieczego, natomiast Jana jako Syna Bożego. Listy otwierają przed nami bogate skutki Jego dzieła odkupienia, natomiast Księga Objawienia prowadzi nas do Jego wiecznej chwały.